Jestem wdzięczny Bogu, że mogę tutaj być na tym miejscu, tego poranku, razem z Bożym Ludem, gdzie Pan jest obecny, gdzie oddawana mu jest cześć, chwała, tak, to jest miłe. Jak zachęca nas autor listu do Hebrajczyków z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Dziękuję pastorowi, dziękuję Kościołowi za możliwość podzielenia się świadectwem ze służby Gedeonitów. Służbę to wszyscy znamy, wiecie, co robią Gedeonici. Rozdajemy Boże Słowo młodzieży szkolnej, akademickiej, więźniom, żołnierzom, pozostawiamy w szpitalach, w hotelach. Tylko nie wiem, czy wszyscy jesteście w pełni świadomi, że celem tej służby nie jest dystrybucja sama w sobie. Natomiast celem tej służby jest zdobywanie ludzi zgubionych, chłopców i dziewczęta, mężczyzn i kobiety dla Pana Jezusa Chrystusa, dla Bożego Królestwa. A ponieważ jest to również waszym celem jako Kościoła, uważamy, że jesteśmy takim misyjnym ramieniem miejscowego Kościoła. Jako stowarzyszenie ponadkościelne, ponadwyznaniowe mamy może większą swobodę w dotarciu do tych miejsc, o których mówiłem, ale to nie oznacza, że wszędzie tam przyjmują nas otwartymi ramionami. Wręcz przeciwnie. Przed jedną ze szkół odbywała się dystrybucja tych małych Nowych Testamentów i kiedy zobaczył to ksiądz, który tam uczył religii, wybiegł przed budynek szkolny, zaczął wołać do tych uczniów: nie bierzcie tego, jeżeli ktoś to wziął, niech to zniszczy. Młody chłopak szedł do domu, trzymając w ręku ten mały Nowy Testament i posłuszny sobą księdza zaczął wyrywać kartki, niszczyć go po jednej, po kilka, rzucać na chodnik. Przechodzień, który za nim szedł, zauważył, że on coś upuszcza i zaczął zbierać te karteczki. Zanim doszedł do domu, miał już skompletowany prawie cały Nowy Testament. Usiadł, nigdy przedtem nie czytał Bożego Słowa, zaczął czytać. I wiecie co? Słowo nie wróciło puste. Ten człowiek nawrócił się do Pana, potem znalazł społeczność w swoim miasteczku, gdzie mógł wzrastać w poznawaniu Biblii i poznawaniu Pana. To jest obietnica, która jest w Bożym Słowie. To jest taki ulubiony wiersz Gedeonitów z proroka Izajasza, 55 rozdział, 11 wiersz, gdzie prorok pod natchnieniem Ducha napisał, mówiąc o Bogu: tak jest moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz spełnia moją wolę. Wykonuje pomyślnie to, z czym go posłałem. Boże Słowo nie wraca puste. Parę lat temu Gedeonici w Krakowie mieli dystrybucję na kampusie uniwersyteckim. Jednym z obdarowanych był student o imieniu Marcin. Młody człowiek, ale już zdegenerowany, ponieważ uzależniony był od narkotyków. Przyjął ten Nowy Testament, jak się to mówi, z kurtuazji, ale nie miał zamiaru go czytać. Więc przy pierwszej okazji podarował go swojej dziewczynie Magdzie, z którą nawiasem mówiąc razem brali narkotyki. Magda, podobnie jak Marcin, nie była zainteresowana czytaniem Bożego Słowa, więc przy swojej kolejnej bytności w domu ma połączyła z Biłgoraja, podarowała ten Nowy Testament swojemu bratu, Robertowi. Robert nie podał go następnej osobie, zaczął go czytać. Czytał go z wielkim zainteresowaniem. W rezultacie tego zawołał do Pana, prosząc o przebaczenie, przyjął Chrystusa do swojego serca. I dalej, czytając Nowy Testament, znalazł w Ewangelii Marka, 16 rozdział, 15 wiersz, słowa Pana Jezusa, nakaz Pana Jezusa, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Posłuszny temu nakazowi zaczął głosić swojemu koledze z pracy. I robił to tak skutecznie, że po jakimś czasie jego kolega również nawrócił się do Pana. I teraz, kiedy siostra Roberta, Magda, ta studentka z Krakowa, wróciła do domu na przerwę wakacyjną, teraz jej brat i jego kolega, jej zwiastowali Ewangelię. Po jakimś czasie to zatwardziałe serce Magdy uległo rozmiękczeniu. Uświadomiła sobie, że jest zgubionym grzesznikiem. Zawołała do Pana, prosząc o przebaczenie swoich grzechów. Niedługo potem, tydzień później, jej chłopak, Marcin, nie wiem, czy jest, tu jest, nadążacie za tymi imionami, to jest ten student z Krakowa, który na początku otrzymał ten Nowy Testament, przyjechał do swojej dziewczyny w odwiedziny do Biłgoraja. I teraz ona, jej brat, jemu zwiastowali Chrystusa. I kiedy po tygodniu Marcin wracał do swojego domu, był już nowym stworzeniem w Chrystusie. Nie wchodząc na te szczegóły, chcę powiedzieć, że w ciągu następnych półtora roku matka Roberta i Magdy, babcia, ciocia i paru innych członków tej rodziny nawróciło się do Pana. W sumie 18 osób. I to dzięki jednemu małemu testamentowi pozdrowanemu przez Gedeonitę studentowi narkomanowi w Krakowie. W kontraście może do tego świadectwa jest świadectwo więźnia o imieniu Darek, który odsiaduje wyrok
25 lat więzienia w Kłodzku, w więzieniu, w zakładzie karnym w Kłodzku. Tam są również Gedonici i odwiedzają to więzienie. I kiedy Darek po raz pierwszy dostał ten Nowy Testament do ręki, już wiedział, co z nim ma zrobić. Rozmiar tej kartki i papier, z którego jest zrobiony, idealnie nadaje się na tak zwane więzienne skręty, czyli papieroski. I kartka po kartce, ten Nowy Testament został przerobiony na te więzienne skręty. Kiedy zabrakło kartek, a nauk dalej go opędzał, no a Gedonici znowu mieli dystrybucję, więc Darek wyciągnął rękę po drugi Nowy Testament. Również i ten podzielił los tego pierwszego. Kartka po kartce został przerobiony na więzienne skręty. No i znowu po jakimś czasie zabrakło kartek. A Gedonici wytrwale dalej tam odwiedzali to więzienie, więc Darek wyciągnął rękę po trzeci. I z tym również chciał się obejść, jak z tymi dwoma poprzednimi. Ale kiedy go otworzył i chciał wyrwać kartkę, jego wzrok spoczął na otwartym tekście. Pierwszy do Koryntów, trzeci rozdział, 16-18. Ten wiersz był nawet cytowany tutaj przez kogoś w modlitwie. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albo nie świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. I poruszony i skruszony tym słowem o Bożej świątyni, zatrzymał się w swoim grzesznym życiu, żeby głębiej zastanowić się nad sensem przeczytanych słów. I z tej trzeciej Biblii już żadna z kartek nie trafiła na więziennego skryta. Przeciwnie, czytał ją każdego dnia. I o finale tego przeżycia opowiada sam w następujących słowach. W efekcie czytania Nowego Testamentu postanowiłem przejść w modlitwie do stóp Pana Jezusa Chrystusa i oddać Mu swe życie. Choć od tego czasu minęło kilka lat, ciągle jest mi wstyd, iż tak postąpiłem z dwoma wcześniej zdobytymi egzemplarzami Biblii Gedonickiej. Od tej pory nie tylko nie palę papierosów, ale dziękuję mojemu Zbawicielowi za okazaną mi łaskę oraz każdy dzień przeżyty z Nim. Gdy widzę kogoś czytającego niebieski Nowy Testament, z rozrzewnieniem wspominam moją trzecią Biblię, która zmieniła moje życie. Dziękuję Panie Jezu i dziękuję bracia Gedonici za ten drogocenny dar. Jak sądzicie, czy trzy egzemplarze tego Nowego Testamentu to zbyt wielka cena za uratowanie człowieka od wiecznego potępienia, od wiecznej śmierci? Chyba nie. Tak więc czy warto to robić? Psalmista w 126 psalmie w 6 wierszu napisał, że kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. W Rumunii jest około 300 tysięcy sierot i w jednym z takich rumuńskich sierocińców Gedonici mieli dystrybucję tego Nowego Testamentu. Jedną z obdarowanych była taka 12-letnia dziewczynka. I kiedy po paru miesiącach jeden z tych Gedonitów odwiedzał to więzienie, ta dziewczynka podeszła do niego, powiedziała: przeczytałam Twój Nowy Testament i przyjęłam Chrystusa do mojego serca. Teraz widzę, jak On mi pomaga. Już nie jestem sierotą. Pan Jezus jest moim tatą i moją mamą. Gedonici dali mi nie tylko książeczkę, dali mi Jezusa Chrystusa i rodzinę. Bardzo dojrzałe słowa, jak na tak młodą dziewczynkę. W przypowieściach Salomona, w 24 rozdziale, 11 wiersz, czytamy słowa: ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj. Podanie komuś tego Nowego Testamentu, złożenie komuś świadectwa, to jest ratowanie tego człowieka od śmierci, od wiecznego potępienia. Tak jak było za czasów Pana Jezusa, tak ta sytuacja wygląda obecnie. Jest żniwo wielkie, ale robotników jest mało. Dlatego Pan Jezus powiedział: proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Zachęcam braci, którzy jeszcze nie mają, powiedzmy, jakichś większych obowiązków w zborze, do włączenia się w tą służbę. Potrzebna jest każda para rąk. Tutaj w Cieszynie z waszego zboru również są członkowie Stowarzyszenia Gedonitów. Każda para rąk jest przydatna, jest potrzebna dla waszego królestwa. Jeśli zastanawiacie się, w jaki sposób możecie jeszcze pomóc, żeby Ewangelia mogła dotrzeć do jeszcze większej ilości osób, to chcę powiedzieć, że potrzebujemy waszych modlitw. Módlcie się o tych, którzy otrzymują ten Nowy Testament od Gedonitów, żeby zaczęli czytać, żeby Bóg wzbudził ich zainteresowanie. Ja wiem, że modlicie się o swoich bliskich,
niezbawionych, znajomych, krewnych i tak dalej. Może w szerszym kontekście módlmy się o cały nasz naród, jak wiecie, miliony ludzi w naszym kraju idzie tą szeroką drogą, która wiedzie na wieczne zatracenia, na wieczne potępienie, na separację od Boga. Módlmy się o nich, aby Bóg wzbudził zainteresowanie w ich sercach, żeby zaczęli, otworzyli słowo, zaczęli czytać, a obietnica jest, że to Słowo Boże nie wraca puste. Założyciel armii zbawienia, generał William Booth, często powtarzał takie słowa, że dopóki ludzie wierzący, chrześcijanie, nie uświadomią sobie, jak strasznym miejscem jest piekło, że to nie jest jakaś przenośnia, jakaś figura językowa, ale to jest konkretne i straszne miejsce, gdzie Bóg nie chce, żeby ktokolwiek się znalazł. Czytamy w 1 Tymoteusza w 2 rozdziale, chyba też 4 wiersz, który chce, mówiąc o Bogu, który apostoł mówi, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Bóg nie chce zginienia grzesznika. Apostoł Piotr w swoim drugim liście powtarza to, to jest chyba 3 rozdział, 9 wiersz. Bóg nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy przyszli do upamiętania. Ludzie muszą poznać prawdę. Prawda jest w Bożym Słowie. Prawda jest w Chrystusie. Dlatego módlmy się o cały nasz naród, który jest oszukiwany i zwiedziony takimi naukami, które wzbudzają jakieś takie fałszywe nadzieje, że jakoś to będzie, że jeszcze po śmierci coś można zmienić. Jeszcze wracając do Armii Zbawienia, to dewizą Armii Zbawienia jest takie proste motto. Zostałem uratowany, żeby ratować innych. I to, kochani, jest nasz przywilej, a nawet wręcz powiedziałbym obowiązek, aby dzielić się Ewangelią z innymi. Potrzebujemy też naszego wsparcia finansowego, nasze składki, nasze ofiary dla dróg Pisma Świętego. Niewiele byłoby zdziałać, gdyby nie ofiarność i pomoc zborów takich jak wasz. Chcę na zakończenie jeszcze podjąć się jednym świadectwem. Raz w roku odbywa się taka konwencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów. W lipcu zawsze to jest, w drugim tygodniu lipca, w jednym z większych miast amerykańskich. Przyjeżdżają gedeoniści z całego świata, zwykle ponad 100 krajów jest reprezentowanych na tej konwencji, ponad 3000 osób się tam zgromadza. Jest to niesamowite wydarzenie, kiedy słyszy się świadectwa, raporty z różnych miejsc na kuli ziemskiej, w jaki sposób używa tej służby. Ale nie o tym chcę mówić. Na taką konwencję zapraszane są jedna, może dwie osoby, które mają jakieś szczególne świadectwo do podzielenia się, związane z nawróceniem się dzięki tej tak zwanej Biblii Gedeonickiej. I w 2007 roku na konwencji, która odbywała się w Atlancie, w stanie Georgia, zaproszony był człowiek o nazwisku Herbert Opałek. Chcąc tego z nazwiska, musiał mieć słowiańskie, o ile nie polskie korzenie. Nie miałem okazji z nim porozmawiać, ponieważ mówię, na tej sali było zgromadzone ponad 3000 osób, ale takie dwa wielkie telebimy pozwalały widzieć i słyszeć mówcę. I Herbert przekazał następujące świadectwo. Urodziłem się i wychowywałem w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej. Byłem niezwykle uzdolnionym dzieckiem. Do 7 roku życia nauczyłem się na pamięć większości ksiąg hebrajskich. Mając 9 lat, mówiłem płynnie językiem aramejskim z okolic Galilei, językiem, który mówił Chrystus. W wieku 13 lat studiowałem język grecki. Mając 17,5 roku byłem ordynowanym ortodoksyjnym rabinem. W wieku 19 lat byłem dziekanem największej szkoły dla rabinów na Brooklynie w Nowym Jorku i u szczytu kariery. Będąc na tym stanowisku, ordynowałem 327 rabinów. Wykładałem na Uniwersytecie w Pensylwanii, w Harvardzie oraz Divinity School. Ukończyłem również doktorat na studiach Nowego Testamentu. Po to tylko, aby lepiej poznać swojego przeciwnika. I byłem całkowicie szczęśliwym rabinem, aż do tamtej nocy. Otóż kiedyś wyjechałem do Bostonu w interesach uczelni, gdzie byłem dziekanem, a linie lotnicze Delta zrobiły mi chyba największą przysługę w moim życiu. Zaginął mój bagaż. Wszystko, co mi pozostało w ręku, to Biblia hebrajska oraz mały egzemplarz prawa żydowskiego. Ale o dziwo tego wieczoru nie wpłynęło to na mnie w żaden sposób. Udałem się do hotelu, włączyłem telewizor, ale to mnie w ogóle nie zainteresowało. Zacząłem otwierać szafki w pokoju i w jednej z nich znalazłem czerwoną Biblię Gedeonitów. Pozwólcie, że mnie
że przypomnę, że miałem doktorat z żydowskich podstaw Nowego Testamentu. Przeczytałem większość Pisma Świętego napisanego w języku greckim. Przeczytałem wszystkie komentarze do Nowego Testamentu z pierwszego wieku naszej ery. Tak więc byłem pewien, że znałem wszystkie odpowiedzi, wstecz czy naprzód, ale nie wierzyłem ani słowu tej księgi. Aż do tamtej nocy, kiedy otworzyła się sama na czytanie z Ewangelii według Świętego Jana, zacząłem ją naprawdę czytać, pobudzony przez Ducha Świętego. W czasie, kiedy doszedłem do Nikodema i nauczanie Jezusa na temat Nowego Narodzenia, moje oczy zalały się łzami, moje ciało się trzęsło i nie wiedziałem, co robić. Dziękuję Panu, że Duch Święty przyszedł do mnie po raz pierwszy w moim życiu tamtej nocy. Resztę tej nocy spędziłem na czytaniu tego Nowego Testamentu Gedeońskiego, widząc, że jest to wypełnieniem proroc ze Starego Testamentu, którego uczyłem się od dzieciństwa. Nigdy przedtem nie cząsłem się tak bardzo, ani nie byłem tak przestraszony w swoim życiu. Ale jedno wiem, że gdybym wtedy nie przeczytał tej czerwonej Biblii Gedeońskiej w hotelowym pokoju, byłbym zgubiony na wieki. Bóg jest dobry, a Jezus jest Panem i Zbawicielem. Słowie Bożym jest moc. To słowo może zbawić tego najbardziej uczonego, jak pokazuje to świadectwo, jak również tego najprostszego, który może nie umie nawet czytać, ale ma uszy do słuchania i może również znaleźć zbawienie. Chwała Panu.